Witajcie i zapraszam Was do kolejnego. Witajcie, pozdrawiam wszystkich i zapraszam Was do kolejnego spotkania z cyklu późną nocą przy kubku herbaty, z kubkiem herbaty. I dzisiaj mam przyjemność zaprezentowania Wam herbatki. To jest rumianek i mięta. Camomile spearmint. I naprawdę jest przepyszna. Kojarzy mi się z takimi wczesnymi wiosennymi porankami. No i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kolejny instrument, taki nietypowy, aczkolwiek często używany w różnych stylach muzyki, który się nazywa drumla po polsku. Tak on wygląda, ten instrumencik. Jest on z rodziny instrumentów muzycznych z grupy idiofonów szarpanych. Więc tak, taka to grupa jest tych instrumentów i zazwyczaj on, ta drumla jest zrobiona z metalu, czy to jest stal, czy to jest brąz, czy jakiś inny metal, ale dowiedziałem się tutaj z internetu, że na Alasce tam robią od dawien dawna te drumle z bambusa i z drewna. Nie wiem, jak to brzmi, jak to wygląda. Muszę się spytać mojej przyjaciółki, która mieszka w Alasce. Jest muzykiem i zobaczymy, czy to jest prawda. Więc dzisiaj będziemy rozmawiali na temat tej drumli. Ok, to my English friends. Hello and welcome back to my short videos called Late Night with Cup of Tea. And tonight I would like to introduce you a chamomile spearmint tea, which tastes, you know, amazing, very refreshing. It reminds me early spring mornings. It's very tasty. And tonight I'm gonna talk about another unusual instrument called jaw harp or jew harp or maybe might harp. There is lots of different names. I can tell you another name which will be here. Okay, I got on the internet trying to figure out, okay, in English, okay. So lots of different names. So we have the jew harp, jaw harp, mouth harp, jogao, gumbard, komus, trump, ozark harp, jelishan harp, or murchunga. Lots of different names, and it's from the group of idioglot or heteroglot, so it depends. It's made of metal, steel or bronze or different one, but what I find out in the information that the first, maybe steel, the first jaw harps were made of wood and bamboo in Middle East and Alaska. Believe or not, there is a picture of someone playing on harp from the 3rd century BC, the BC. So I don't know, it's quite old. Okay, więc technika jaka jest, no niby jest prosta, ale trzeba uważać, ponieważ musimy włożyć ją tutaj, oprzeć sobie o moja technika, której się nauczyłem. Opieramy sobie tutaj o przednie zęby. Tu. I pociągamy tą blaszkę, która jest tutaj po środku, żeby wydobywać dźwięk. Te wibracje, które wpadają do ust, są wydobywane, są jakby tonowane i zmieniane poprzez gardło i usta. Więc zaprezentuję Wam, jak to brzmi. Włączymy sobie takiego apa. Well, the technique on jaw harp is you have to put that into your mouth and rest on your teeth. Be careful, don't crush or break your teeth. And you play
pulling this little metal thing and just changing the tone with your mouth and the throat. So we will play something. We will try. I'm not the top player on the drum, but I'm really enjoying. So we put like that, okay? Nie jestem najlepszym grajkiem na tej drumie, ale coś tam zawsze mogę zagrać. Short presentation how to play drumla, the Joe harp, and hopefully you enjoy that, and I will see you next time. To tak brzmi, tak wygląda. Nie jestem najlepszym graczem, ale coś tam mogę wydobyć, więc mam nadzieję, że spędziliście miło tą noc ze mną i mam nadzieję, że się zobaczymy na kolejnym spotkaniu. Nie zapomnijcie o herbatce, którą tutaj mam i która jest kompozycją naszego camomile, to jest camomile to jest nasz rumianek i mięta razem, ok? Don't forget about the tea. The tea, tonight tea was camomile spearmint, tastes very nice, and good night, dobranoc, dzięki.